Zerwało chwilę połączenia, ale już jest z powrotem. Jest okej, okay, może super. Mówiliśmy o tym, o tych emocjach, o ekscytacji, o tym wszystkim, co tutaj pochodzi zespołu. Ojej, ewidentnie ktoś dzwoni chyba do Kuby. Dobre. Chyba jestem teraz. Telefonów nie brakuje, ostatnio emocjonujący czas, dużo się dzieje, no, ale poczekaliśmy wszyscy na taki moment w polskiej koszykówce, żeby w końcu było głośno, żeby w końcu dłużej wokół koszykówki się działo. Dlatego no, cieszymy się z tego, wracając jeszcze do tego, co się dzieje na treningu naszej reprezentacji, to widzimy przede wszystkim skupienie, no i takie sfokusowanie kolejnym celem, bo już po wczorajszym spotkaniu nikt tutaj jakby wszyscy mówili o sukcesie, o tym, co się wydarzyło, no a chłopaki podkreślali, gdzieś tam można było wyczytać, wysłyszeć myśli o złotym medalu. Jest blisko, wiadomo, że jeszcze dwa mecze przed nami, najpierw półfinał, ale no jeżeli wygraliśmy z taką Słowenią, no to nie bójmy się mówić, nie bójmy się marzyć przede wszystkim o tym, co tutaj może się wydarzyć. Dokonaliśmy już czegoś wielkiego, jesteśmy w najlepszej czwórce Europy, ale jeszcze dwa mecze przed nami, no i cieszmy się koszykówką, oglądajmy. Kibicujmy, bądźmy z tą drużyną.